Cześć, siemanko, guten morgen. W takiej nietypowej scenerii kanałowo-statkowej witam was serdecznie i zapraszam, tak jak widzicie w opisie, o nowościach u Worona kolarzyny, które wskoczyły w 2024. Nie, na sezon 2024. Co mi się podoba w prowadzeniu takiego kanału rowerowego, to że z czasem sam widzę, jak się rozwijam kolarsko. Dwa, to że chcę być coraz lepszy, mimo że jelitkowo mi na to nie pozwala, żeby być super dobrym, ale próbuję szukać różnych innych rozwiązań technicznych przy zmianach jakichś tam drobnych, które, jak się okazuje, pomagają. Dlatego dzisiaj opowiemy sobie o tych zmianach, które po ostatnim sezonie, a nawet po ostatnim wyścigu, w jakim brałem udział, praktycznie one wleciały od razu, ale tym bardziej teraz będzie mi łatwiej wam o nich opowiedzieć, nawet o tym, czy dają radę i czy widać różnicę, bo to już też jest bardzo ciekawe. Tak, tu mamy Fujiksona. I teraz co się zmieniło? No nie patrzcie tutaj na tego, na robaka, bo to robak z kamery. Ale tak, zmieniła nam się lemontka. Zmieniły nam się opony, chociaż nie zmieniły się opony jako model opony, ale wielkość opony. O, leci nowy stateczek. Szerokość opony. Kółka zostały te same. Mała zmiana w kasecie. Ale taki detailing. No i myślę, że tutaj mamy największego asa, jak się okazuje. Te raz, dwa, trzy, cztery rzeczy. Dobra, zaczniemy może od lemontki. Dlaczego zmieniłem lemontkę? Ponieważ na fittingu wyszło, że moja pozycja na lemontce jest dla mnie inaczej, dla mojego ciała bardzo niekomfortowa, dlatego postanowiłem ją zmienić na taką, w której mogę regulować wysokość, bo jak się okazało, mając dobrze kierownicę ustawioną na dobrej wysokości, za nisko była lemontka, która nie miała możliwości ustawienia góra-dół, dlatego wleciała nam nowa lemontka. Nie wiem, czy uda mi się znaleźć tutaj jakiś, a jest, kurczę, no, udało się. Profile Design 50A. No, napiszę wam, sami sobie przeczytacie. Jest mega różnica pod tym względem, że moja pozycja, mimo że jest wyżej, łatwiej mi się kręci. Tak w skrócie. Jest dużo wygodniej. Tak jakby moja pozycja nie jest zduszona. To raz. Lecimy do opon. Oponki. Tu widzicie oponki. Continental Grand Prix 5000 ASTR. O tych oponach już nagrałem film, gdzie uważam i dalej uważam jeszcze bardziej, że te opony są najlepsze opony na ultra. Są szybkie, są tak samo, jakby wam to teraz zobrazować, ten model, czyli zastępca GP Grand Prix 4 sezony, jest tak szybki jak starszy model GP 5000. Chodzi o opory toczenia, więc opory toczenia ma tak jak zwykłe wcześniej nietublesowe opony Grand Prix 5000, więc bardzo dobry argument, który za nimi przemawia, i kolejny statek do płynu. Także mega zadowolony, będę polecał każdemu, kto chce, czy to pod dętkę, czy pod mleko. Mega sztosy. W tamtym roku jeździłem na 28 mm, w międzyczasie zmieniłem
na 25, bo chciałem być szybszy, bardziej areo i trochę lżejszy. I wgłębiając się w temacik, oglądając różne zagraniczne YouTuby i dajmy na to, dobra, dużo jest tam reklam, no ale niech będzie, nieważne, chodzi mi o sponsorowane testy. Ale był jeden teścik, który pokazał nam, że na oponie 32 mm mamy te same osiągi, co na oponie 25. No i Woron Kolarzyna oczywiście nie uwierzył, wziął, kupił 32. I powiem wam, jestem mega zaskoczony, nie w takim ciężkim szoku, chociaż może, jak opowiem wam zaraz o Dura-Ace. Ja jestem zachwycony i tutaj mówię oficjalnie, chyba nigdy nie zejdę już niżej niż 32 mm. Przynajmniej na treningach, na wyścigach, no szczerze to chyba się nie opłaca, bo toczy się to pięknie i chyba największe zaskoczenie, no wiadomo, tublesy, czyli na mleku, większy komfort. I co mnie najbardziej zaskoczyło, to że na kostce brukowej w ogóle nie czuć wibracji. To jest w ogóle jakiś kosmos. Dlatego będzie osobny film o tych oponkach i moim zachwycie i nowej miłości do opon w rozmiarze 32. I kolejną sprawą, może teraz pokażę, jest mały tutaj detaling, jeśli chodzi o ząbki w mojej superkasecie 1440. Nie udałoby mi się to oczywiście, o, sobie wrzucimy na sprzęgiełko. Nie udałoby się mi osiągnąć takich ząbków bez przerzutki GRX-a 11-rzędowej, z której jestem bardzo zadowolony. I tak to wygląda, że wcześniej, może uda mi się pokazać zdjęcie, tutaj był bardzo duży przeskok, ja sobie ją troszkę zciaśniłem i między, dajmy na to, trzecią a czwartą przerzutką była za duża odległość i po prostu słabo to wchodziło. Teraz po prostu pozamieniałem kosmetycznie zębatki, koronki, jak to woli, i jest teraz gitara. Straciłem, powiedzmy, jedną taką swoją zębatkę, która była przydatna, kosztem tego, że lepiej mi się przyłącza. Może odwrotnie, kosztem tego, że lepiej mi się przyłącza, straciłem jedną zębatkę. No i teraz coś co chyba do tej pory w mojej, dajmy na to, nazwijmy to, kolarskiej przygodzie na YouTubie i przy okazji prywatnej, nie licząc to, jakie są różnice, jeśli chodzi o ramy, czyli powiedzmy w tym, jak geometria wpływa na jazdę, jak powiedzmy mufa suportowa ma wpływ na sztywność, no w ogóle, jeśli chodzi o ramy, to jest mój jeden kosmos, a drugi kosmos, jak może wpłynąć na jazdę jakość korby. Do tej pory miałem okazję jeździć na Ultegrze 105 GRX-ie, bo z GRX-a przerzuciłem się teraz na Dura-Ace. A dlaczego jeździłem na GRX-ie, to za chwilę. Wiadomo, jakieś tam Clarisy były Sory i były jakieś kwadraty. Powiem wam, skakując na najwyższą półkę, jeśli chodzi o Shimano, na Dura-Ace'a, jest po prostu kosmos. Nie chodzi tu o wagę, bo nawet jak się przyjrzycie nowym tym 12-rzędowym Dura-Ace'om, to korba jest cięższa niż ta, którą mam teraz, i daje radę. Fenomenem dla mnie jest to, nie cena, bo cena to jest, co tu dużo mówić, no z dupy. Ja zapłaciłem za tą korbę 2000 zł. Ale kurczę, myślę, że nie jak będę miał możliwość, to na pewno sprawdzę między 105 a tą Dura-Ace korbą, jaka jest różnica w watach, w sensie
ile oszczędzamy watów jeżdżąc na tej korbie, a na 105, to jeśli będzie taka możliwość, bo na razie jej nie mam. Ale tak w skrócie, jeżdżąc, przerzucając się ze 105 na Dura Ace'a, po prostu mogę jechać z tyłu na dwóch zębatkach mniej. Czyli jak moja kaseta jest bardzo ciasna, dajmy na to, jadę podjazd na 24, to na spokojnie na Dura Ace mogę wjechać sobie, no dajmy na to, 21 z tyłu. Powiecie, no ale to żadna różnica. Jak popatrzymy sobie w tabelę przy tej samej kadencji, jaka jest różnica prędkości, to mamy mega odpowiedź. A ja myślę, że jestem bardzo dobrym przykładem na to, że to działa, bo ci, co śledzą mnie, wiedzą, że z moim choróbskiem ja nie generuję dużo mocy. Więc jeśli ja przy generowaniu małej mocy widzę taką dużą różnicę, to teraz się nie dziwię, że prosi jeżdżą tak jak jeżdżą, już nie wspominając o tym, że mają lepsze ramy, lepszy karbon i te sprawy. I co jest też ciekawe, że wyobraźcie sobie, jeżdżąc na GRX-ie, bo do tej pory zmieniłem sobie na korbę GRX-a z tego względu, że jestem słaby, bo tam mamy możliwość jechania na tarczach 48-31. Teraz zobaczcie, co się dzieje, na co zdecydowałem się tym razem. Jest to tarcza 53. Wiem, 105, bo chodzi o cenę. Nie chciałem na razie wydawać kosmicznych pieniędzy na samą tarczę. Chciałem sobie spróbować, jak będzie mi się jeździło na tarczy 53 w ogóle, więc zdecydowałem się na najtańsze rozwiązanie, bo nawet była w promocji, chyba zapłaciłem 150 zł za tą tarczę. I kolejna sprawa, słaby woron kolarzyna jest w stanie taką tarczę rozkręcić. I teraz jaki jest koszt tego? Na tym samym przełożeniu z tyłu, z niedużą, jak może i wcale nie muszę dodawać więcej mocy, żeby jechać nawet trochę szybciej, bo wtedy mamy inne przełożenie z przodu, bo mamy większą tarczę. Także jeśli chodzi o Dura Ace z przodu korba, ja jestem zachwycony i wreszcie mogę zrozumieć to, ile dają komponenty z najwyższej półki. Rozgadałem się o tym Dura Ace, możecie się nie zgodzić, możecie się godzić. Także to są moje odczucia worona kolarzynie. Także mówię to, co czuję i patrząc na moje wyniki dokładnie. Takie zmiany nastąpiły w końcu sezonu 2023, żeby w 2024 być lepszym. Może trochę późno o tym mówię, ale jest czerwiec, jeszcze mamy takie 3-4 dobre miesiące jazdy. Jeśli coś z moich typów wam pomoże, bardzo mnie to cieszy. No i co? Ja jestem zadowolony z swoich zmian, bo podnosi mój level jako cieniasa worona kolarzyny na takiego worona kolarzynę. Bez tego cieniasa, no i zobaczymy. Na jednym, na pierwszym i jedynym wyścigu, jaki chcę wystartować w tym roku. Także łapeczka w górę, w dół, komentarz, social media, zapraszam, wszystko macie w opisie, trzymajcie się, hej! Wiecie co? Za tą zmokniętą kurę subskrypcja leci jak nic!